Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Znowu podnoszą podatki. Jeszcze nie podnieśli, ale urabiają grunt. W tym celu wykorzystują ludzi wściekle łasych na awanse, ambitnych, którzy w zamian za to, że zostaną na przykład wiceministrem, będą twarzą takich nowych podatków. Tu mowa o pochodzącym z Włocławka Krzysztofie Kukuckim, który ma być podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, co ciekawe, rozwoju, proszę Państwa. Pan Krzysztof Kukucki uzyskał mandat senatora z okręgu numer 13. No, wygrał w Cuglach, takie mamy zorientowane społeczeństwo. Społeczeństwo się orientuje w sytuacji i uważa, że jest mądre, słuchając TVP, TVN, Polsat. No i potem są skutki ich decyzji wyborczych w postaci właśnie takich ambitnych, wściekle ambitnych ludzi, którzy myślę, że nie zostaliby wzięci do rządu. Właśnie pan Kukucki od wczoraj jest wiceministrem, gdyby nie mieli odwalić czarnej roboty, czyli wprowadzać nowego podatku na terytorium Rzeczpospolitej. Podatku, który jest, proszę Państwa, podatkiem już od opodatkowanych pieniędzy. I to chyba potrójnie, bo przecież płacimy podatki, za które to podatki kupujemy nieruchomości, od których to nieruchomości płacimy podatki, a teraz jeszcze przyjdzie podatek katastralny. Proszę Państwa, Wikipedia, podatek katastralny, to jest skandal. To jest skandal, jak na czarne można mówić białe. Ja Państwu przeczytam absurdy związane z opisywaniem podatku katastralnego, który na pewno pozbawi nas nadwyżek finansowych, jeżeli ktoś ma takie nadwyżki, i przekieruje te nadwyżki do korporacji, wielkich firm światowych, żeby jaśnie Państwo multimiliarderzy mieli jeszcze więcej pieniędzy. Myślicie Państwo, że wprowadzanie nowych podatków nie cieszy korporacji? Bo teoretycznie nie powinno. Państwo zyskuje większy potencjał i może przeciwdziałać spekulacjom związanym z działalnością firm międzynarodowych. Nie, proszę Państwa, one się cieszą, że państwo zwiększa podatki, ponieważ wtedy mają większe szanse, gwarancje na to, że ich nowe inwestycje dostaną większe dotacje z budżetu państw. Tak to działa. Oni się cieszą, że państwa wprowadzają nowe podatki. Podatek katastralny. Jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości, w którym wysokość podatku jest uzależniona od wartości katastralnej nieruchomości. Co to jest wartość katastralna nieruchomości? Masło maślane, tak w ogóle. Wartość nieruchomości określanej w celu ustalenia podstaw opodatkowania nieruchomości. Masło maślane, tak? Zaczyna się definicja podatku katastralnego od punktu zalety podatku katastralnego. Ja Państwu przeczytam zalety podatku katastralnego. Zwiększanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. A to dla Was, do samorządów będzie więcej? To dla Was, nie proszę Państwa, dla Państwa, tak? Tylko dla Was, to jest, proszę Państwa, samorządowy podatek. Cieszcie się, to znaczy zostanie w Waszych kieszeniach. Nie, bo wtedy gminy będą mogły dać więcej dotacji dla tych, którzy oczekują tych dotacji, czyli zachodniego kapitału. A tak dla odwrócenia uwagi, oczywiście troszkę te mikrusy lokalne dostaną, żeby i to będzie nagłośniane na konferencjach, że oni tu, ta firma lokalna, tu pana Wiśniewskiego, a tu pana Nowaka, że to ona dostała. Proszę Państwa, to tylko dla odwrócenia uwagi. Chodzi o to, żeby korporacje dostały. Uwaga, następny punkt. Uzależnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego od prowadzonej racjonalnej, podnoszącej wartość nieruchomości polityki przestrzennej. Patrzcie, teraz dzięki temu podatkowi to samorządy będą prowadziły bardziej racjonalną politykę przestrzenną. W krajach i jednostkach administracyjnych, gdzie został wprowadzony, sprzyja uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, kolejna jakaś korzyść,
której nie rozumiem kompletnie, bo przepraszam, plan zagospodarowania przestrzennego to się robi tak po prostu, już istniejącymi zasobami, ale nie. Po co plany zagospodarowania przestrzennego porobić? Wtedy trzeba by być konsekwentnym, proszę Państwa. Dlatego w wielu gminach nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, bo wtedy będzie można pod to, a nie pod co innego przeznaczyć nieruchomość. Tylko, czyli dla kolegi dać, albo dla korporacji dać teren, który, gdybyśmy opisali plan zagospodarowania przestrzennego, mógłby być na przykład terenem mieszkaniowym. Czyli nie można by było tam budować interesu wielkiej korporacji. A tak to jak nie mamy planu, to mamy dowolność. Dlatego właśnie się nie robi planów zagospodarowania i ten podatek na pewno nie wpłynie na to. Prowadzi do uporządkowanej urbanizacji, bo tak to, proszę Państwa, to jest nieporządek, jak go nie ma. Wspiera racjonalny rozwój miast. Proszę bardzo, racjonalny rozwój miast to między innymi dotychczasowa działalność Krzysztofa Kukuckiego, senatora, już teraz wiceministra w Ministerstwie Rozwoju. Proszę Państwa, to on prowadził uporządkowaną urbanizację, bo na odchodne, gdy już wyleciał z Włocławka, to jeszcze poczęstował miasto przebudową, jak oni to, modernizacją, jak oni to nazwali, 5 zatok autobusowych komunikacji miejskiej, które to zatoki po to były tworzone, żeby zajeżdżający tam autobus na załadunek i rozładunek pasażerów nie blokował ruchu na ulicy. To pan Kukucki, czyli zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny właśnie za tego typu inwestycje, postanowił zabudować te zatoki chodnikiem, a autobusy zatrzymują się na jezdni i blokują ruch, proszę Państwa. To jest naprawdę właściwy człowiek do włączenia nam hamulca gospodarczego. Także podatek prowadzi do uporządkowanej urbanizacji, wspiera racjonalny rozwój miast, bo teraz, proszę Państwa, to się w sposób taki naturalny, to nieracjonalnie miasta rozwijają, teraz będzie to racjonalnie. Zwiększa dostępność mieszkań i domów na rynku. No, proszę Państwa, strasznie to zwiększy dostępność mieszkań i domów, bo jak wiemy z doświadczenia, każdy, kto ma nadwyżki finansowe i chce rzeczywiście racjonalnie ulokować te pieniądze w coś, no to na przykład wpłaca pieniądze deweloperowi, który buduje mieszkania za te pieniądze i w związku z tym mamy nowe mieszkanie, bo ktoś miał nadwyżki finansowe. A teraz, proszę Państwa, on się grubo zastanowi. Jeżeli ja mam płacić jakieś 2% wartości tej nieruchomości, którą kupię, ja sobie szybko obliczę, że, proszę Państwa, że to nie będzie mi się opłacało. Bo ja nawet gdy zainwestuję w budowę mieszkania, to nie zbiorę tego w czynszu. Więc deweloperka może stanąć. Ja nie widzę tu, ja naprawdę tu nie widzę innej możliwości. Więc to są takie brednie wypisywane. Jest to też wyjaśnione za nawiasem. Jednostki samorządu terytorialnego zarabiają na zagospodarowanych i płacących wyższy podatek katastralny nieruchomościach. Ja, proszę Państwa, myślałem, że samorząd terytorialny to zarabia ze względu na to, taka była dotychczasowa definicja kapitalizmu, że samorząd terytorialny zarabia na tym, że ludzie coraz bardziej rozwijają swoje przedsiębiorstwa. A tu się okazuje, że, proszę Państwa, samorząd terytorialny zarabia, jak więcej podatków nałoży. Rozumiecie ten absurd? Właśnie do wprowadzenia tego absurdalnego, blokującego rozwój, krzywdzącego gospodarkę kraju podatku, muszą być, proszę Państwa, wykorzystani ludzie wściekle ambitni, którzy nie będą zwracali uwagi na to, co odczują ludzie, to, co odczuje gospodarka. Ważne, żeby oni dostali ten awans. I dzięki temu ci, którzy tak naprawdę za tym stoją, czyli szef partii, premier rządu, który takie zlecenie najprawdopodobniej dostał od wielkich korporacji, już Państwu o tym mówiłem. Co boli wielkie korporacje w ich progresie, rozwoju, postępie na terytorium, gdzie działają? Ich najbardziej boli to, że ziemia jest podzielona, że ma swoich właścicieli i oni, proszę Państwa, nie chcą się pozbyć swoich nieruchomości. A firma
korporacja zaplanowała akurat w tym miejscu, ze względu na logistykę, ona tam zaplanowała swoją halę. I ten Uparciuk, proszę Państwa, albo nie chce sprzedać, albo się targuje i chce zbyt dużą cenę. To skandal, rozumiecie? Więc ewidentnie widać, że podatek katastralny będzie wprowadzany po to, żeby ludzie pozbywali się nieruchomości. Bo jak ja jeszcze mam płacić 2% ceny nieruchomości na rok, to przez 50 lat ja po prostu się pozbędę tej nieruchomości. Przecież to jest prosta matematyka. To o to chodzi. To jest korzyść dla wielkich korporacji. W Polsce, w Sejmie i Senacie mamy przedstawicieli, proszę Państwa, globalistów. To nie są nasze władze. To nie są nasze władze. Później ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego mają trudniej w życiu. Dlaczego harowali całe życie i odłożyli sobie na jakieś jedno mieszkanie, dodatkowe jedno mieszkanie, które postanowili wynajmować, żeby dorobić sobie do emerytury, a tu nie. A tu nie zarobisz. Proszę Państwa, nie ma nic lepszego dla kraju niż inwestowanie nadwyżek finansowych w nieruchomości w tym kraju. Oczywiście tu wiceminister Kukucki ma dylemat, czy wprowadzać podatek katastralny od 2 mieszkań, czy od 5. Tylko to wymaga przeanalizowania. Ale co do podatku katastralnego, on jest przekonany, że ma być. I proszę Państwa, nie było w ogóle, proszę Państwa, czy oni w kampanii wyborczej, proszę mi jakiś cytat z programu wyborczego, czy oni w ogóle mówili, że oni będą podnosić podatki? Absolutnie nie. Krytykowali PiS za podnoszenie podatków, danin i tak dalej, i tak dalej. A tu co? A tu jest cały czas wyciskanie z obywateli pieniędzy. Zgodzę się z tym, że może to sprzyjać wymuszeniu większej efektywności pracy. Bo do tej pory byłem spokojny, mam zabezpieczone jakieś tam przyszłość i tak dalej, a teraz muszę dymać. Po co to jest? Po to to jest, proszę Państwa, żeby rządzący nami politycy partii globalistycznych, partii telewizyjnych w przypadku Polski, żeby zrobić z nas wyrobników, bo jest zagrożenie chińskie. Jak przyjdą tu Chińczycy, to każą im pracować, to oni stracą władzę. Więc żeby nie stracili władzy, albo żeby opóźnili to, co być może jest nieuniknione, to oni nas zmuszą do większej harówki, żeby dłużej mogli utrzymać się u władzy, żeby na bazie tych pieniędzy, które od nas wycisną, dłużej utrzymać się na tych funkcjach, bo tam żadna praca. To o to tu chodzi, to o to tu chodzi. Zwiększyć wynajność, uporządkowanie kwestii własności nieruchomości, między innymi pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Przecież to jakieś absurdy. Ograniczenie tak zwanej szarej strefy podatków lokalnych. Przecież jest jakieś zmyślone, szara strefa, co to w ogóle jest? I tych punktów jest co niemiara, jaki to korzystny nowy podatek jest. Już jest przygotowane pod nowy podatek, propagandowe przedsięwzięcie. I teraz troszkę o tym, kto nam mi tu pomiata, zarządza. To są, proszę Państwa, jacyś dziwni ludzie. To są ludzie, którzy, no rzeczywiście przypomina to scenę z filmu, już kilkukrotnie ją Państwu prezentowałem, w lewo, w prawo, tak? Raz każą nam iść w lewo, potem zmieniają zdanie, każą iść w prawo, ciągły chaos. Premier Wielkiej Brytanii chce deportować migrantów. To pilny, narodowy priorytet. Zobaczcie, Sunak, Rishi Sunak, premier Wielkiej Brytanii, narodowiec się z niego zrobił. To pilny, narodowy problem. Raz ich ściągają w lewo, potem nie chcemy was w prawo. Proszę Państwa, to jest dom wariatów. Naprawdę, politykę można prowadzić bez uszczerbku, będąc upartym, konsekwentnym, ale każdą decyzję najpierw trzeba przemyśleć. Nie popełniać błędu. Ja wiem, że jest presja nieraz, środowisko nas napiera, trzeba działać, trzeba coś zrobić. Wtedy się głupoty robi, tak? Głupoty, z których się potem trzeba tłumaczyć wygibasami. Lepiej nieraz nic nie robić, niż popełnić błąd. To jest bardzo
mądra strategia. Ja tu przypominam Państwu, wół minister, młodzi mogą nie wiedzieć, aczkolwiek myślę, że to jest jakąś lekturą. Bajki Ignacego Krasickiego myślę, że są lekturą cały czas. To jest historia o tym, że wół był ministrem i rządził rozsądnie. Co prawda sprawy szły wolno, ale szły porządnie. Potem ktoś podpuścił zwierzęta w lesie i dali władzę kolejnym przedstawicielom fauny i wychodziły cyrki i na koniec znowu rządził wół, no bo tamci pokazali, co potrafią. Proszę Państwa, tak nie można prowadzić rządów. Tak nie można prowadzić rządów. Tak można rozgrywać obcych, tak? Polityków, kraje, gospodarki, firmy. To taki chaos im się wtedy wprowadza. Ale nie własnemu narodowi. Bo koszta są zbyt duże. To samo dotyczy podatku katastralnego. Już w niedługim czasie będę rozwijał temat podatku katastralnego, bo to jest, już widzę, przyklepane, zatwierdzone. I inna sytuacja związana z uchodźcami z Ukrainy, proszę Państwa. No przecież pamiętamy, jak było. My tu damy Wam schronienie, przyjmiemy, pomożemy. To jest w naszym obowiązku pomóc Was, uratować Was. A teraz znowu, w lewo, w prawo. Teraz wajcha odbiła w drugą stronę, proszę Państwa, i mamy wypowiedzi. Tutaj koleś w Europarlamencie, to jest skandaliczna wypowiedź i tu wszyscy Ukraińcy w tym momencie powinni zrozumieć. Ja powiedziałem, pamiętacie Państwo, przyjdzie jeszcze taki czas, że będziemy Ukraińca pod podłogą chować jak Żyda za okupacji. I ten młody estoński baran, jak Madison, mówi, że trzeba tych Ukraińców, którzy tutaj jak tchórze, młody baran, powtarzam, ukrywają się na terytorium Europy, nie chcą wypełnić obywatelskiego obowiązku. Posłuchajcie, on to mówi. Last week we had a honor to welcome Mr. Zelensky in Tallinn and he said very clearly they need men. W zeszłym tygodniu mieliśmy tu honor, proszę Państwa, honor, przyjechał Zelensky i mówi, że ukrywają się na terytorium Europy jego właściciele, proszę Państwa. Bo on w czasie wojny no jest jak, proszę Państwa, król. On ma uprawnienia królewskie. Mamy tu 800 tysięcy Ukraińców na terenie Europy, on tam gdzieś z Estonii, gdzie to kuźwa jest, mówi, że mamy tutaj za całą Europę 800 tysięcy Ukraińców i oni się tu nielegalnie ukrywają jak tchórze, proszę Państwa. Dlatego trzeba się bardzo zastanowić, gdy się takiego Kukuckiego wybiera do władzy, takiego karierowicza. On mówi coś o tchórzach, on europoseł, on niepozywalny, bo ma immunitet, kuloodporny, bo nie pójdzie na wojnę. On coś mówi o tchórzach? W zeszłym tygodniu przywitaliśmy tutaj, mieliśmy honor przywitać pana Zełenskiego w Tallinie. I on powiedział jasno powiedział, tak? Mętnie powiedział, a nie jasno. Oni potrzebują ludzi, więcej ludzi, ponieważ po stronie ukraińskiej zginęło tysiące ludzi i musimy pomóc, proszę Państwa, Ukrainie i tych ludzi odesłać. Nieraz się porobiły związki, rozdzielić te związki, odesłać. Niech człowiek zginie, bo zginie. Tutaj do tego Mongoła i innych mu podobnych, z szacunkiem dla Mongołów, zacni ludzie, to określenie dotyczące osoby tępej, choć ten jest dość szczwany, to też nie tak. Mam krótki materiał wideo na temat tego, dlaczego ludzie nie chcą iść na wojnę. Nie dlatego, że są tchórzami, tylko nie chcą wykonywać rozkazów idiotów, takich jak ten, po prostu narwanych karierowiczów, którzy będą uzasadniali, że czarne jest białe, że umrzeć to dobrze,
żyć to niedobrze. Powiedział, no Kali, zaraz, jak on ma na imię? A jak? Jak? Taki bawuł taki. Tu mamy żołnierza, zdaje się ukraińskiego, zdaje się, który poddał się, już nie miał wyjścia, poddał się i trafił do takiej pierwszej pomocy, do takiego szpitala polowego rosyjskiego. I proszę Państwa, zobaczcie na jego rękę, ona zamarzła. Do tego jeszcze ma odmrożone nogi. Rosjanie mówili, że oni tam zamarzają tam w tych krynkach. Że ich tam, proszę Państwa, do tych krynek przez Dniepr, teraz Dniepr zamarzł, to te łodzie tam nie kursują, że oni tam jako karną kompanię ich wysyłają. Ci wszyscy, którzy odmawiali wykonywania rozkazów na innych odcinkach frontu, to są, proszę Państwa, przez ten Dniepr po prostu wyrzucani na tym drugim brzegu. Tam jest, proszę Państwa, temperatura ujemna. Oni tam tydzień, dwa tygodnie siedzą, proszę Państwa, tam nie odpali nawet generatora, bo tam to jest po drugiej stronie, tak, pod ostrzałem rosyjskim. Oni tam są wysyłani na śmierć. I teraz taki bawuł, on mówi, że to są tchórze? Czy on ma po kolei w głowie? O, Brown oczywiście do nich by strzelał im w potylicę, tak? No gdzie by Brown strzelał, bo on jest zwolennikiem uśmiercania ludzi, jak są dezerterami. Gdzie pan, panie Brown, będzie tam? W głowę będzie pana pluton celował? Czy tam z tyłu będziecie strzelać? Jak wy, panie Brown, będziecie strzelać? Już się podnoszą głosy, że kara śmierci dla tych, którzy żądają kary śmierci. Co to jest w ogóle? Mi to przez usta by nie przeszło coś takiego, ale Brown wywołuje takie, proszę Państwa, reakcje. Kolejny, który kuloodporny, niepozywalny, to, co odwalał, proszę Państwa, przez ostatnie lata całe Brown i że on chodzi po wolności, to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści. Jakieś cyrki robią, tak jak z tym Kamińskim czy Wąsikiem. Cyrki, proszę Państwa, robią. A ludzie zamarzają, giną, a jeszcze do nich strzelać, bo dezerterzy. Ratował życie. Inwalidą zostanie do końca życia. Będziemy musieli go, proszę Państwa, utrzymywać jako społeczeństwo, takiego człowieka. A karierowicze i bawoły nie rozumieją tego, bo nie oni. A to inny przykład tchórza, zdaniem europosła z Europy Wschodniej. Proszę Państwa, to jest miejski szalet na Ukrainie. Domyślam się, że to są jakieś wschodnie tereny Ukrainy, bardziej te zapóźnione, te, które wyprodukowywały 50% PKB, a pieniądze były inwestowane w zachodnią Ukrainę. Ta dyskryminacja ludzi ze wschodu Ukrainy, głównie rosyjskojęzycznych, dlatego się zbuntowali, dlatego się odłączyli. To, że jest oficjalnie podawany przez nich powód, że skoro obaliliście siłą legalnie wybranego prezydenta i złamaliście prawo, to my nie chcemy w takim kraju uczestniczyć. To, proszę Państwa, to ja uważam, że to nie był najważniejszy powód rebelii na wschodzie Ukrainy, to, że po prostu byli gorzej traktowani. Człowiek, żeby uciec przed wojenkomatem, schronił się w tym szalecie, w tej, proszę Państwa, w tej dziurze, no chciałoby się muszli klozetowej, ale to, proszę Państwa, jakieś dechy są. On tam wszedł do tego szamba, a urzędnicy tego wojenkomatu nagrywają go. Hej, obywatelu! Proszę Państwa, to już nie jest stosunek obywatel-władza. To już jest, jak to słusznie Rosjanie zauważyli, to już jest, proszę Państwa, scena jak z filmu Lista Schindlera. Takie stosunki panują w czasie wojny na Ukrainie i takie też będą panowały u nas. Patrzcie. Młody człowiek. Wylazisz? Tak. Co ty tam robisz? Jak ty tutaj popał? To upał, blядь. Ta jak to upał? Tu dyreczka taka, że nie zalizesz. Jak to, blядь? Upał, провалился. Ta nie gani, bro. A co ty сюда вообще залез? Посрать хотел, блядь. И что, упал через дырочку? Да. Та ну не гони. Не могу вылезти, подай веревку. Та яку веревку, Давидыч, а що можеш руку подати?
Jak zaliz, tak i wołasz, dawaj. Młody człowieku, co ty tam robisz? No wpadłem. Jak tam wpadłeś przez taka mała dziurka? No chciałem się tam załatwić i wpadłem. Pomóż mi wyjść, podam ci rękę. Ja ci ręki nie podam. No, wyjdź sam, jak tam wszedłeś. Proszę Państwa, no jakiś sposób na przeżycie, tak? Tchórz, co? Tchórz. No ludzie mają instynkt samozachowawczy i w sytuacji krytycznej wiedzą, co robić, tak? Wiedzą, co robić. Trochę, że szkoda, że nie myślą przed czasem, bo to, proszę Państwa, to się rozwijało. Może ta scena tym wszystkim, którzy nie rozumieją, dlaczego doszło do wojny rosyjsko-ukraińskiej, może ta scena coś powie. To jest, proszę Państwa, to bombardowanie Białgorodu, miasta na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale przełóżmy to na 8-letnie bombardowania Doniecka. Donieck w 2012 roku to było 1 000 000 mieszkańców. 1 000 000 mieszkańców. Na skutek wojny populacja Donieczan znacznie spadła. Po prostu ludzie wyjechali, nie chcieli być pod takim ostrzałem. Tu jest nagranie chyba z kamery, z rejestratora w samochodzie. I proszę Państwa, odbywa się normalnie ruch. I nagle lecą bomby. Tu coś wybuchło, tam coś wybuchło, tu w budynek trafiło. Ludzie, proszę Państwa, to cywile chodzą po ulicach. To nie jest żaden obiekt militarny. I Ukraińcy, tu akurat czeską amunicją, bombardują miasta. No ile można wytrzymać w przypadku Doniecka? To nie było wytłumaczenie, że jak kiedyś Zełenski pochopnie odpowiedział, że to tereny ukraińskie, zgodne z granicami administracyjnymi i my możemy tam robić, co chcemy. Nie, proszę Państwa, to jest ludobójstwo. Jeżeli uważają, że to są ich obywatele, bo to ich tereny, to dlaczego ostrzeliwują bronią wojenną swoich obywateli? No w końcu ktoś musiał zareagować. Do tego to wiodło. Dlatego ostrzegaliśmy, żeby nie robić takich rzeczy. Lata całe ostrzegaliśmy, że to się skończy wojną. No i ona jest w końcu. A dziś baran na mównicy w Europarlamencie mówi, że to, proszę Państwa, ci ludzie, którzy uciekli do Europy, to jest duży odsetek tych, którzy stracili dorobek życia tam na wschodzie Ukrainy. Zaczynają nowe życie, a teraz jeszcze trzeba ich wysłać, żeby ich dobito. To jest niemoralne. Trzeba było ich nie przyjmować. Trzeba było Ukrainie wytłumaczyć, żeby się nimi zajęła. A nie, w lewo, w prawo. A tu sytuacja w Odessie, gdzie ci z wojenkomatu w autobusie zatrzymali autobus i kłócą się z ludźmi. Ostatnia taka jest akcja, że ci z wojenkomatu w kominiarkach, żeby ich ludzie nie rozpoznali, mówią, że oni walczyli w Bachmucie. To jest stały ich tekst, bo ludzie im zarzucają, że tylko ludzi łapiecie. I tutaj, proszę Państwa, to, co często mówię, na Ukrainie, proszę Państwa, te gusła są bardzo rozpowszechnione, ale tu bym chciał zrehabilitować, proszę Państwa, białą wiedźmę, już się dowiedziałem, co to są białe wiedźmy, są czarne wiedźmy i białe wiedźmy, się okazuje, i czarne wiedźmy mogą rzucać klątwy, a białe wiedźmy podobno nie mogą rzucać klątw. A tu się okazuje, że jedna z pań, która tam była w tym autobusie, bo tłumaczenia ludzi nie działały, no to już się w końcu wkurzyła i ona się ujawniła jako biała wiedźma i ona rzuciła klątwę na tych z wojenkomatu do 18 pokolenia. Do 18 pokolenia. Myślę, że przez to stała się z białej wiedźmy czarną wiedźmą, ale posłuchajcie, to się dzieje. Posłuchaj białą wiedźmę. Вы чёрные у него хуйни.
za to, co robicie z narodem Ukrainy, do 18 pokolenia was przeklinam. To jest, proszę Państwa, to są realia ukraińskie. I to jest dowód na to, że władza toleruje gusła wtedy, kiedy są to gusła korzystne dla władzy, ale jak są gusła niekorzystne dla władzy, to gusła są nieistotne, gusła nie istnieją. A ja uważam, że tutaj Biała Wiedźma dobrze zrobiła, że go przekleła do 18 pokolenia. Bo nie można się tak zachowywać. Oczywiście Brown powie, deserter, kula w łeb. Tak więc, wprowadzają nowe podatki, one posłużą oczywiście w dużej części na spłatę zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości względem zachodnich dostawców broni. No i w związku z tym, proszę Państwa, jak tej broni nakupują, zabierając nam ostatni grosz, to jeszcze trzeba będzie czym obsadzić te czołgi. Kim obsadzić te czołgi? No to nami, Polakami. Tu screen z Twittera Platformy Obywatelskiej. Pan Bartłomiej Sienkiewicz. Każdy obywatel to bardzo wysoki rangą funkcjonariusz Platformy. Każdy obywatel po ukończeniu 18 roku życia, a kobiety ochotniczo, to w pierwszym etapie, bo na Ukrainie już przymusowo, powinien przejść obowiązkowe miesięczne szkolenie obejmujące obsługę broni strzeleckiej czy najprostszych ręcznych granatników. No to proszę Państwa, tu już cała Platforma. Bosak, Mencen, Braun muszą bić brawo na stojąco, bo oni urabiali ten grunt latami. Strzelnica, to proszę Państwa, to teraz Platforma już ma na gotowo. Dobrze, że powstał ruch dobrobytu i pokoju, bo proszę Państwa, antysystem niczym już by się nie różnił, kompletnie niczym od systemu, bo to nie jest antysystem, to jest system. Konfederacja to jest system, to jest część władzy w Polsce. Sejm stanowi władzę, najwyższy organ władzy. No to proszę Państwa, zastanówmy się, pan Bartłomiej Sienkiewicz. Kim jest pan Bartłomiej Sienkiewicz obecnie, to wiemy. Jest oczywiście historykiem i ministrem, proszę Państwa, kultury i dziedzictwa narodowego. Tak więc ta wypowiedź o tym, że każdy Polak powinien przejść szkolenie, potem powiedzą, że już był przeszkolony, już będzie można z ulicy, przepraszam, z kibla go będzie można wyciągać i wkładać do wagonów na front. To jest historykiem oczywiście i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Tak więc ma wyjątkowe kompetencje do tego, żeby się wypowiadać w kwestii obronności. Żeby młodzi Polacy byli szkoleni i otrzymali certyfikat, że nadają się, proszę Państwa, że nadają się do łapanki, żeby z kibla go można było wyciągnąć i odesłać na front. On ma kompetencje jako historyk, ale ma też większe kompetencje, bo jak pamiętacie Państwo, i to było, musisz to wiedzieć, omawiane na pewno w 17 roku, nagle się okazało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości dużo polityków związanych z Platformą Obywatelską odnalazło się na Ukrainie. I tam, proszę Państwa, pomagali Ukrainie. Ten siedział w Fundacji Otwarty Dialog. Czyli to, kto to sponsoruje, panie Sienkiewicz? Kto to sponsoruje? No, Wall Street. Także musicie się odwdzięczyć, musicie. Nawet był zatrzymany na Ukrainie, jechał tam pomagać Ukrainie w 2022, proszę Państwa, cyrki, i dziś będzie zarządzał Polakami w kwestii obronności. Czyli co, nie wyśle nas? Wyśle. A ja przypomnę, że to jest ten sam facet, proszę Państwa, jesteśmy w fatalnej sytuacji, o którym prasa pisała, i to wyszło z tych taśm Sowa i Przyjaciele, po których to taśmach zabraliśmy im rządy, żeby im znowu dać po 8 latach, tak? No tak się robi. Po prostu PiS, który miał być dobrą zmianą, zapomnieliśmy, dobra zmiana miała być, stał się tak zły, że to, co wcześniej było fatalne, wydało się znowu dobre. I tak będzie w kółko. Tu już pan Stonoga bije brawo, panie premierze Tusku i tak dalej, jak się cieszę.
Proszę Państwa, w taśmach Sowy i Przyjaciele, bo niektórzy zapomnieli, pani minister Bieńkowska z Pawłem Wojtunikiem, szefem CBA, nie byle jacy ludzie, proszę Państwa, nie byle jacy ludzie. Tacy ludzie wiedzą, co mówią, ale się okazało, że to nieprawda. Opowiadali o sytuacji z 2013 roku, gdzie doszło do spalenia budki wartowniczej pod ambasadą rosyjską w trakcie Marszu Niepodległości. Są oficjalne dialogi w tej sprawie. Elżbieta Bieńkowska z Wojtunikiem opowiadają, jak to było. Wojtunik żali się, że Sienkiewicz, gdy był tym ministrem tam służb, wszystkich tak owinął wokół palca, że tylko telefonicznie im tam komendy wydawał. I stołeczny, czyli komendant stołeczny, dostaje telefon, żebyśmy, Bieńkowska, ale jaja, ale jaja, ale jaja. Wojtunik, widzisz, ale facet nauczył ich, że on dzwoni i im rozkazuje. I tak samo poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, tak, z takiego, taką koncepcję, tak, tak. Proszę Państwa, no z nagrań głupi nie jesteśmy. Widać ewidentnie, że to ówczesny minister i obecny minister Sienkiewicz zlecił prowokację, sabotaż. Polskie mienie spalił, żeby wyglądało, że narodowcy to, żeby pokłócić z Rosją. To, proszę Państwa, to jest sztuczka CIA. Oni tak robią, udają, zawsze cudzymi rękami się robi takie sabotaże, tak? Wymyśla się tam nowe konta i tak dalej, i tak dalej. To są paskudni ludzie, to są psychopaci, tylko w najlepszym przypadku. Ale tamci, którzy sterują takimi całymi farmami psychopatów, to już biorą za to pieniądze. To już biorą za to pieniądze. Od CIA, bo to są sztuczki CIA. I może okazało się, że to nieprawda jest, że śledztwo w 2019 roku zapisu nie wykazało, że Sienkiewicz zlecił podpalenie tej budki, czyli prowokacji antyrosyjskiej. Nie, nie, to, że to on nie zlecił. A dziś taki człowiek, który teoretycznie powinien się zająć kulturą, dziedzictwem narodowym, on się wypowiada w kwestiach mobilizacji, szkolenia wojskowego. Co to jest w ogóle? Przecież to nie ma nic wspólnego z kulturą. No ale wcześniej środowisko Konfederacji urabiało grunt. Taki Bartoszewicz, Bartoszewski tam, doktor młody, taki jak ten z tego parlamentu z Estonii, jemu się marzy, żeby 5-10 milionów Polaków powołać pod broń. Oni idą w stronę, oni prą w stronę wojny. Nas ma nie być. Proszę Państwa, nikt nie będzie z nami walczył. Nikt nie będzie walczył z taką armią 10-milionową. Od tego jest broń nuklearna. Oni chcą nas zwabić i zabić. Nawet prasa opisuje ostatnie wydarzenia z kampanii wyborczej, gdzie Sienkiewicz to tak w formie takiego haha żartu, tu w polityce.pl, że Sienkiewicz na jakimś tam marszu do Borysa Budki. Borys, zatańczysz? A internauci piszą, ponownie spalił budkę. Że to takie żarty, proszę Państwa, że to takie żarty. Zresztą, wiecie, w polityce to często na samej górze siedzą barany, którzy zachowują się jak barany, czy to w prasie, czy to w różnych instytucjach doradczych, czy politycy, ale jak popełnią błąd w tym zachowaniu barana, to potrafią włączyć myślenie i jakoś spaść na cztery łapy, wybrnąć z sytuacji. Problem, że mają ten luz, że cały czas są praktycznie baranami. A potem się musimy z tego tłumaczyć, ponosić koszty i tak dalej, i tak dalej. Każda wojna na początku miała dobrowolną mobilizację. Potem już biorą, nie patrzą. Tak samo jest z tymi pierwszymi honorowymi pochówkami żołnierzy, a potem już do rowów wspólnych, żeby tylko. Bielsat, właśnie o takiej akcji. Proszę Państwa, na terenie Polski będzie akcja werbowania ludzi do batalionu kalinowskiego.
o tym Bielsat. Jakoś nikt nie mówi o likwidacji Bielsatu, to jest straszne, straszne. Dowódca pułku Kalinowskiego wystąpi w Warszawie przed sympatykami formacji. Się okazuje, jakichś sympatyków to już wymyślili i tak dalej. Stawianie przed faktem dokonanym. Białoruski ochotnik, wcześniej to był Rosjanin, który zmienił obywatelstwo, potem Janis Prachorał, pseudonim Kit, właśnie zrobi objazd po Polsce i innych krajach i Bielsat pisze, w 12 miastach Europy Środkowo-Wschodniej ma w ten sposób zachęcić do dalszego wspierania formacji na Ukrainie. Proszę Państwa, sympatyczny tutaj na zdjęciu artykułu Bielsatu człowiek. Ja znalazłem zdjęcie, jak był ranny. Chciał Państwu opowiedzieć. Wytatuowany, jak z amerykańskiego więzienia by wyszedł. Ale patrzcie na jego tatuaże. Tutaj na łokciu lewej rączki ma, proszę Państwa, to hitlerowskie czarne słońce. Oczywiście myślę, że dziennikarze, jak to mówią, żydowskiej Gazety Wyborczej, wcale nie żadnej żydowskiej, spokojnie, to jest prasa międzynarodówki kapitalistycznej, będą to promowały, tak? Będą to promowały. Będą zwalczać antysemityzm, zwalczać faszyzm, nazizm, ale jego będą promowały z tym tatuażem czarnego słońca na łokciu. Tutaj ma, proszę Państwa, też tatuaż Odyna. I inne takie rzeczy jak Róża Lutra, to niektórzy pseudonarodowcy to właśnie promują tę Różę Lutra. Nie wiem, to jest jakiś, to trzeba by fachowców, proszę Państwa, od tej symboliki tam na Ukrainie przepytać. Jakiś taki program jest, Kamraci, tam się pojawia ten motyw tej ciężko mi stwierdzić, czy to jest Róża Lutra, czy to jest ten bawełna, tak, od tych wybuchów. No to te wzorce, te symbole oni tam też promują. To jest oczywiście przypadek, tam to dorysowywanie sobie wąsów, hajlowanie u nich w audycjach, to jest oczywiście przypadek. To jest, nie wiem, ostatnio słyszałem, że na Białorusi jacyś ludzie się wstawili za nimi nawet. Proszę Państwa, to dzieci we mgle, po prostu polityczne dzieci we mgle. A co będzie, to będzie. W każdym razie takie tatirowki, to proszę Państwa jest ten Odyn, właśnie te szczoteczki tam przy tym Odynie. Odyn oczywiście ma tu oko wybite. Runy. To jest sadzanie nas na tym samym wózku, co nacjonalistów ukraińskich. Rosjanie nie mają żadnej wątpliwości. Kontrolowany przez nich Life Journal pisze właśnie o naziście ukraińskim, Janisie Prochnau, niby Denis Prochnow to się czyta, może sobie tak to nazwisko bardziej po litewsku przerobił, żeby być taki zachodni bardziej, tak, może to tak z francuskiego może, czy... No proszę Państwa, przyjrzyjcie się, czyż on nie przypomina młodego Hitlera z I wojny światowej? Według mnie wykapany Adolf. Myślę, że to nie jest przypadek, to co Denis sobie zrobił z wąsami. Myślę, że to nie jest przypadek. To jest dosłownie analogia. Oni delikatnie, ale przemycają. Bo tu Rosjanie zauważyli, że też ma na łapkach te niby wyszywanki, ale to, proszę Państwa, to są takie półswastyczki. Tutaj zwróćcie uwagę, że do tego zdjęcia zasłonił sobie Odyna. A kim jest Odyn? Odyn, najwyższy z bogów nordyckich, z dynastii Azów, bóg wojny i wojowników, i wyjętych spod prawa, bóg szaman, bóg mądrości, władzy, poezji i magii.
Tutaj pozdrawiam wszystkich hierarchów Kościoła katolickiego, którzy bardzo, bardzo pomagają nacjonalistom ukraińskim czczącym Odyna. To jest, proszę Państwa, to już jest ostra schizofrenia. Ruchowi narodowemu, który uważa, że wybitni katolicy przecież jest o czym rozmawiać z tymi od Odyna. Te wszystkie pentagramy i tak dalej, to proszę Państwa, dla mnie to jest coś niepojętego. Dla mnie to jest jak wnętrzność mózgu wariata. To są zdjęcia tych właśnie wojowników z tymi ich runami. Te, o, diabołki, tu pozdrawiamy. Radio Maryja, środowisko Radio Maryja, które pompuje tych nacjonalistów. Środowisko PiSu, które tam Azowcow pomaga i myślę, że połowa redakcji Bielsatu też jest dość rozmodlona. To właśnie pan Denis tymi diabołkami was pozdrawia. Flaga oczywiście, tu pan Kliczko też przyjmuje pana Denisa z flagą, którą narzucono w czasie II wojny światowej tych, którzy chcieli współpracować z Hitlerem na Białorusi jako flaga niby Białorusi, bo ta to taka, wiecie, ludowa jest, nie? Z zielonym jakimś kolorem. O, tu są tatirowki ich. I proszę Państwa, wytłumaczenie też... proszę mnie skorygować, jak ktoś jest historykiem, czy ja to dobrze rozumiem. Tu też jest wytłumaczenie, kim był Kalinowski, czyli patron tej jednostki, którym pan Denis zarządza tym wojskiem, był polskim prowokatorem, który próbował wciągnąć białoruskich chłopów w antyrosyjskie polskie powstanie styczniowe 1963 roku. Powstanie to było reakcją na zniesienie pańszczyzny przez Rosję, przez cara, na całym terytorium Rosji. Byliśmy jednym wspólnym państwem z Imperium Rosyjskim wtedy, w tym w Polsce. Polscy właściciele ziemscy nie chcieli tylko niepodległości od Rosji, ale co ważne, zniesienia pańszczyzny w zamian za odszkodowania od biednych chłopów, czego nie przewidywała reforma rosyjska. I dlatego dość szlacheckie powstanie styczniowe 1963 roku. I Kalinowski namawiał chłopów, żeby się do tego przyłączyli razem z tymi swoimi panami, żeby gdy uzyskają, bo to już, proszę Państwa, to był wiatr historii, tego już nie można było tej pańszczyzny utrzymać, no to jeszcze sobie arystokracja wymyśliła, że okej, niech będzie zniesienie pańszczyzny, ale i uwłaszczenie, ale niech za tę ziemię chłop odrabia jaśnie panu. Czyli de facto pańszczyzna. Bo można było wtedy jeszcze przeciągać w nieskończoność, że na przykład jakość pracy była nie ta jak trzeba, więc no wydłużamy okres spłaty tej ziemi. Można było manipulować. Za to car chciał tę spłatę do budżetu wnosić. Ktoś powie carskiego, proszę Państwa, no nie do końca, bo jednak w okresie zaborów wiem, że to jest strasznie bolesne. Jak ja kiedyś antyrosyjski, tak antyrosyjski, że aż trudno sobie to wyobrazić, jak pierwszy raz zacząłem myśleć w inny sposób, racjonalny, to aż sam się przestraszyłem. Ale proszę Państwa, okres zaborów to był okres po tym, co było wcześniej. O tym film 1670, komedia, bardzo Państwu polecam. To był okres rozwoju. Te pieniądze były inwestowane w infrastrukturę naszego kraju. Mało Państwu powiem, ci zamożni Rosjanie, ci bojarowie, to oni mieli pretensje do carów, że za dużo inwestują w Polskę. No, tak to było. Więc pan Kalinowski chciał, żeby chłop odrabiał pańszczyznę. Po zniesieniu pańszczyzny. I imieniem tego nagle mamy białoruski, proszę Państwa, legion pod dowództwem wytatuowanego w nazistowskie tatuaże Janisa Denisa. A tu być może jeden z żołnierzy pana Kalinowskiego, jak ktoś chce być w tym pięknym zespole, to
To już Państwu pokazuję. Facetowi chyba gdzieś na froncie urwało pół twarzy i teraz ma taką nietypową bliznę. Tutaj, proszę Państwa, ma taką naszywkę i widać ewidentnie swastykę. Choć on powie, że to nie jest swastyka, bo to może w drugą stronę jest odwrócone. Oni tak zawsze wymyślają takie historie. I proszę Państwa, to są fakty. No, z faktami się nie polemizuje. Tak jest w armii ukraińskiej. I ten maniak cały czas, jemu imponuje idea hitlerowska. Patrzcie. Tu sobie zakłada, być może po swoim dziadku, czapkę SS. Z tą czaszką SS, typową czaszką SS, to tu jeden przemyca symbole SS-mańskie, a Związek Dziennikarzy na Białorusi mówi, że to więzień polityczny, to jest jakiś, przemyca, obłęd. Ta polityka białoruska i rosyjska, to są dzieci we mgle. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, jak przebiegły jest Zachód. Oni sobie z tego sprawy w ogóle nie zdają. My już wiemy, tak? Wiemy, jacy byliśmy w epoce PRL-u. Byliśmy prostolinijni, fajni, życzliwi, a dziś jeden drugiego okrada. Te oszustwa, proszę Państwa, są plagą w tej chwili polskiego społeczeństwa. Trudno uwierzyć w cokolwiek już dziś. Przychodzi list do mojej matki, staruszki, szara koperta i taki tylko nadruk. Proszę zapoznać się z pilnymi informacjami w środku. Takie działanie psychologiczne. Ona nie woła, mówi, bardzo pilna sprawa, przyjedź, bardzo pilna. Mówię, coś się jej stało, no przyjadę. I proszę Państwa, złamała sobie nogę kilka lat temu, nie dostała za to żadnego odszkodowania, bo tak działa państwo polskie. I to jest właśnie wtedy furtka dla tych wszystkich wałkarzy. Otwieram tę kopertę, mówię, daj sobie z tym spokój, to jest jakieś oszustwo. Ona, nie, bo tam jest napisane, ile odszkodowania dostanę. Mówię, odpuść to sobie, to jest oszustwo, proszę Państwa. Tak łatwo jest w tej chwili ludzi oszukiwać, naciągać. I ja nawet jestem skłonny uwierzyć, że ta firma się tym zajmuje. Tylko problem polega na tym, że państwo polskie powinno sprawdzić, ile ona ma rzeczywiście wygranych odszkodowań na rzecz pokrzywdzonych przez korporacje, tak, przez firmy ubezpieczeniowe Polaków, w stosunku do tego, ile odszkodowań ściągła z tytułu niewywiązania się umowy przez tych, do których takie listy wysyłała. Te działalności mają to do siebie, że one mają pozór działalności legalnej. Moja matka, gdyby podpisała tę umowę z nimi, oni, oczywiście skomplikowane umowy, mogłoby się okazać, że każdy dzień procedowania jej sprawy wymaga na przykład 1% kwoty odszkodowania, którą niby ma dostać. Załóżmy, że to będzie 30 tysięcy złotych, ale będą tak długo tę sprawę ciągnąć, że później okaże się, że całe odszkodowanie już ona nie dostanie, tylko przeżarte zostanie przez tę firmę pseudoprawniczą, a później będą dalej wymagać następnych pieniędzy, bo oni dalej tą sprawę procedują. I ona będzie musiała, proszę Państwa, sprzedać mieszkanie i zamieszkać pod mostem. Takie są sztuczki, uważajcie na to. Ale, proszę Państwa, od tego jest państwo polskie, żeby ingerować w takie działalności. Ale nie ingeruje. O, no właśnie. Zagalopowałem się, a nam SS-man by uciekł. I mam lekką satysfakcję. Ostatnio miałem rozmowę z jednym człowiekiem z polityki. Mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i przestanie na własną rękę robić kampanii wyborcze, które nic nie dają, tylko rzeczywiście, chcąc się zjednoczyć, stanie się częścią ruchu dobrobytu i pokoju w kampanii do Europarlamentu, bo tylko z ruchem dobrobytu i pokoju można coś ugrać. Ostatnie wybory pokazały, tak? Pokazały. Brakuje nam właśnie tylko kilku środowisk i mamy przedstawiciela w Europarlamencie. Zaraz Państwu pokażę, dlaczego taki ważny jest ten przedstawiciel w Europarlamencie, bo głos jest słyszany na cały świat wtedy. W Polsce to można, proszę Państwa, chyba że się gaśnicę odpali i skompromituje nas Polaków. To wtedy tak. I mówię, że nie będzie przedterminowych wyborów, bo po to jest ten dwupartyjny system, system wymyślony na Wall Street, że gdy damy władzę Platformie, to jej konkurencja PiS musi być silną opozycją, bo gdyby Platforma
poszła w szkodę jak krowa, po swojemu chciała coś zrobić, to wtedy ta silna opozycja dostaje władzę. Na przykład z woli prezydenta. Tak, rozpisujemy wybory, robimy im odwrotną kampanię w mediach i następuje zmiana władzy. Więc mówię, Platforma nie popełni takiego błędu, że się nie będzie słuchała marzeń Wall Street. Na 100% będzie szła zgodnie z interesem Wall Street i nie będzie w związku z tym potrzeby przerzucenia wajchy na PiS. No i prezydent Duda kończy sprawę definitywnie. Pyta polityka Super Express, będą przedterminowe wybory? Duda stawia sprawę jasno. Chce wyraźnie to powiedzieć. No i proszę Państwa, wyraźnie mówi, ja mam nadzieję, że będę mógł ten budżet spokojnie podpisać. Tego bym chciał, żeby rząd mógłby odpowiedzialnie budżet realizować, żeby w związku z tym rozwój Polski i normalne funkcjonowanie naszego państwa, naszej gospodarki było zapewnione. No na razie mamy nienormalne pod pana rządami. I chcę to wyraźnie i jasno powiedzieć. Słyszę jakieś spekulacje dotyczące tego, że mogą być przedterminowe wybory. W ogóle nie widzę takiej możliwości. Koniec, kropka. Czyli po tych wyborach 2023 4 lata mamy pomiatania nami, podnoszenia podatków i zmuszania nas do wojny. To już jest koniec. Jedyne, co jest przed nami, o co warto w tej chwili zabiegać, to są, proszę Państwa, wybory do Europarlamentu. A więc Platforma będzie się słuchała i będzie zgodnie z wolą korporacji prowadziła państwo, dopinała budżety, przeznaczała dotacje, oni nam powiedzą, że to inwestycje i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy, proszę Państwa, projekt przekopu Mierzei Wiślanej, tak krytykowany przez Platformę Obywatelską. I co jest, proszę Państwa, po wyborach? No okazuje się, że jednak te spekulacje, że projekt jest militarnym projektem, żeby mogły tam wpływać transporty wojenne, wojskowe, że jednak jest to nie plotka, nie teoria spiskowa, tylko prawda. Tu się sypnął przedstawiciel trzeciej drogi PSL-u. Tak jak PSL oszukał swoich wyborców, to chyba, nie wiem, czy nie nawet bardziej niż Konfederacja, bo Konfederacja otwartym tekstem mówiła, że Putin zbrodniarz i że trzeba się zbroić i szkolić, tak? Czyli nas, nie ich. Mamy tutaj wypowiedź Mateusza Kowalewskiego, a potem jest poseł PSL-u. Ładunków, szczególnie małych jednostek, mniejszych jednostek, które ciężko w tych największych portach dzisiaj ulokować. Chodzi o Mierzeję Wiślaną, że przeładunek tych największych jednostek i tak dalej. Blogu też łatwo nie będzie, bo nie wystarczy tu wpłynąć, ale trzeba też mieć odpowiednie nabrzeże do obsługi statków. Jeżeli taki zapis zrobimy, bo że nie będzie to port wojenny, a będzie to port przeładunkowy, to też będziemy pozyskiwać środki z Unii Europejskiej. Wyraźnie powiedział, jeżeli zamieszamy, to Unia, nawet jak to będzie port wojenny, da nam na to pieniądze. Proszę Państwa, Unia na pewno da nam na to pieniądze, bo w interesie polityków, ale nie narodu europejskiego, poszczególnych państw europejskich, jest, żeby zrobić z nas, proszę Państwa, zderzak. Więc dadzą pieniądze na rozbudowę portu w Elblągu jako portu wojennego. To jest, proszę Państwa, to jest ta zmiana. To jest ta zmiana, której oczekiwaliśmy. I co? Nie było na kogo głosować w wyborach? Tak? Tak? Nie było? W 11 okręgach Ruch Dobrobytu i Pokoju zarejestrował listy. Było w tych okręgach na kogo głosować. Teraz będziemy mieli eurowybory. Teraz będzie można skorygować ten błąd. Że jak nie PiS, to PO, jak nie jedni czy drudzy, to ich przystawki. Nie. Będzie Komitet Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Jedyny taki, obywatelski, oddolny. Ja nawet nie decyduję, proszę Państwa, kto będzie, sami ustalamy w okręgach, sami ustalają ludzie w okręgach. Zapraszamy wszystkich, powtarzam. Chyba, że to będzie szuja, to zostanie szybko wypluta, tak? Tym się właśnie ta oddolność cechuje. Tylko Ruch Dobrobytu i Pokoju, Komitet Ruchu jest antywojenny. Tylko i wyłącznie. Reszta to militaryści i karierowicze. A to dowód, jak bardzo potrzebujemy
w Parlamencie Europejskim sensownego, chociaż jedynego posła, europosła z Polski. Tu mamy pana Mirosława Radę, europosła słowackiego, który no późno, ale mówi, jak to wygląda z punktu widzenia obywateli krajów tej szerokości geograficznej. Będzie wszystko, proszę Państwa, można zrozumieć, bo to są języki słowiańskie. Nie posiłać, a podporować zabijanie słów. Przestańmy posiłać, przestańmy, a podporować zabijanie Słowanów. Przecież jak nie przestaniecie. Przestańmy popierać i pomagać w zabijaniu Słowian. Bo jak nie przestaniecie, może się stać, że my Słowania się spoimy, brat z bratem, a ja wierzę, że zaraz spoimy. Że my Słowianie się tam zespolimy, jak brat z bratem. A z zachodniej Europy zrobimy trawnik. I z zachodniej Europy zrobimy, no chyba trawnik, tak? Od Tatier, Szumawy, aż po Lamanż, trawnik. Od tam, skąd do kanału Lamanż, trawnik będzie. A wierzymy, że to nikt z nas nie chce. I wierzymy, że wojna nikt tego nie chce. Wojna na Ukrainie jest problem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wojna na Ukrainie to problem Stanów Zjednoczonych. A ich globalnych zaujmów. Europejska Unia. I globalnego no, kapitału, tak? Jelen wazalo Stanów Zjednoczonych Ameryki. A Europejska Unia jest wasalem Stanów Zjednoczonych. Mówimy to już od 8 lat. Zacznijmy rokować o mieli, ale bez Amerykanów. Przestańmy z zabijaniem ludzi. Zacznijmy tutaj normalnie funkcjonować, ale bez Amerykanów i przestańmy zabijać ludzi. Brakuje wsparcia, czy dla europosła Rady, czy jeszcze tam kogoś, powiedzmy, innego. Brakuje normalności, brakuje przeciwwagi dla tego prowojennego parcia bełkotu. Brakuje. Nie możecie Państwo zagłosować, bo nie lubicie PiSu, to na PO. Nie lubię PO, bo wszyscy na tym stracimy. Wszyscy. Choćby nie wiadomo, jak nas straszyli. Znowu generał Ben Hodges straszy tu w Daily Mail. Niemcy boją się, że Putin może wywołać trzecią wojnę światową. NATO nie jest przygotowane, czyli trzeba się... Straszenie, proszę Państwa, straszenie Rosją. Oni... straszenie to pierwszy krok do realizacji ich planów. Nie możemy dać się przestraszyć. Nam tu się nic nie dzieje, poza tym, że jesteśmy wyzyskiwani i wbijani w mundury. Nie wolno wyzyskiwać społeczeństwa, nie wolno go zubażać, bo tak było w Niemczech, jak Hitler dochodził do władzy. To po to było to knute wiele, wiele lat. I to samo teraz się dzieje. Muszę już kończyć. Następny odcinek będzie dłuższy zatem. Dziękuję Państwu za dziś. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a. No i do zobaczenia.